Nie wiem, mnie wkurwił stary Ja to mogę powiedzieć, bo tutaj też ludzie się pytają o Magikala z mojej strony, nie? Jeżeli chodzi, powiem ci, kurwa, ja nie wiem, co mam myśleć o tym człowieku, nie? Ja to tylko powiem dla swoich widzów, bo też prowadzę live'a i kurwa chcę to powiedzieć. Jak chcesz, możesz zmutować telefon czy coś, ale ja to powiem na pewno. Kurwa, typ mi składa życzenia, nie? Świąteczne, wiesz, o co chodzi. A kurwa, tydzień później mi coś mówi, kurwa, że ten, że napierdala o tej walce z Guzikiem, stary, z czego chuja on wie o tym, a znowu gada, wiesz, na ten temat i znowu, wiesz, oczernia i tak dalej, nie? No, ty ma jakiś, ja myślę, że to jest jakiś schizofrenik, kurwa, chuj wie, co to... Chuj wie, co to jest, stary, nie? Ale po prostu dzisiaj tak samo się pyta mnie o ciebie, nie? Wiesz, najpierw coś na mnie gada, a potem prywatnie na fejsie, no i kurwa, ja, stary, już mu nie odpisywałem, bo to jest dla mnie, to jest, kurwa, pojeb. Typowy TV-czek, gdzie tu wyciągnąć jakąś korzyść, nie? To no. Jest taki łeb, kurwa, jak nie mam co powiedzieć, to powiem byle gówno. No tak. Niesprzejebany jest, kurwa, gruby. Nie lubię go, stary, no. Po prostu jak stary, w miarę, wiesz, no, wiesz, że się pokłóciliśmy o niego, nie? Wtedy też. Mhm. Wiesz dobrze, jak to było, w sumie może można... Ja jestem szczery też w tym momencie. To tak, kurwa, jak od tego momentu gdzie coś tam na mnie gadał, tak, ja nie wiem, co mam o nim myśleć, kurwa, żałuję w ogóle, że się z nim skontaktowałem kiedykolwiek, to jest naprawdę pojebany człowiek, nie? No stary, wiesz, te jakieś przeprosiny jego w stronę innych youtuberów poleciały, żeby, nie wiem, żeby oczyszczać swoją dupę, dla mnie to jest, kurwa, taki ogr, że to jest chuj, nie?